Cześć, dzisiaj znowu w Dobroplaście. Ostatni dzień naszego rocznego projektu doskonalenia procesów i przygotowania do cyfryzacji. Zapraszam Was na warsztaty, na których będziemy mówić o tym, co się udało, co można było zrobić lepiej, ale także i o tym, jak przygotować się dalej, bo doskonalenie się oczywiście nie kończy. Chodźcie ze mną, tutaj grupa już pracuje. Przez centrum nie pójdzie. Można nawet dwie obwodnice. Chodzi o to, żeby chyba wszyscy byli. Powiedzieć przede wszystkim otwarcie na tematy, o których na przykład nie chcieliśmy mówić, albo nie było trzeba mówić, albo nie można było mówić. A tutaj na tych spotkaniach powinniśmy powiedzieć ten cały ciąg tych problemów, które każdy zauważał, każdy dział, to każdy powiedzmy o tym wiedział, nie? Ale to tak jak tutaj z tą mapą. Jeżeli to zobrazowaliśmy, to wyglądało całkiem inaczej. I myślę, że to jest bardzo duży plus, który umożliwił nam zobaczenie, gdzie jest ten nie problem, tylko wyzwanie. Gdzie jest to wyzwanie, które pozwoli nam na tym pracować, tak? Ja zaczęłam zadawać więcej pytań. Nie domyślać się, tylko więcej pytać. No generalnie problemy, które tam były wskazane w naszej działce, zostały po części rozwiązane, a przynajmniej znalezione rozwiązania, które pozwalają jakby rozbudować tak, żeby to później zautomatyzować i korzystać z tego. Natomiast to, co też jeszcze powiem, co się zmieniło w tej pracy, no to to, że staramy się te problemy, które wychodzą, konsultować chyba trochę w szerszym gronie i znajdować rozwiązanie razem, a nie próbować zrzucać, że to nie moje. Przykładem myślę, że będzie Ewelina, Rafał, gdzie bardzo często jesteśmy na mailach, na telefonach, w indeksowaniu różnych rzeczy, kiedy występują błędy i tak dalej, i tak dalej. Czy mi się wydaje, że na pewno staliśmy się takim jednym, chyba bardziej globalnym zespołem, jak to już pewnie część osób powiedziała. Wcześniej każdy próbował robić coś na swoją rękę, nie podchodziliśmy do tego bardzo tak systemowo. No teraz podchodzimy do tego bardzo systemowo, są te spotkania, no nie zawsze każdy ma czas, ale jest to systematyczne, te problemy są, niektóre się gdzieś tam ciągną pewnie wielu tygodni, ale teraz widzimy, że jakby przynosi to efekty, więc z mojego punktu widzenia, jak zaczynaliśmy z 50 chyba tam 8 problemami, ale to też jakby w ciągu roku też przybywały nowe, to myślę, że taka nasza realizacja jest na poziomie 70 wyzwań. Jesteśmy na poziomie 75% realizacji tego wszystkiego, więc część tych wyzwań też jak definiowaliśmy, to trochę definiowaliśmy na wyrost. Czasami tam nie byliśmy w stanie jakby jako organizacja tego przeskoczyć, więc jakby te 75% to nie traktowałbym tak bardzo umownie. Sądzę, że to jest dużo więcej, no dużo mamy jakby jeszcze tych wyzwań przed sobą i myślę, że ten rok, kolejny rok jakby ta mapa, tych karteczek na tej mapie będzie jeszcze mniej. Z mojego punktu widzenia to na pewno się poprawiła ta komunikacja, zgranie i każdy może liczyć jakby na drugą osobę, żeby pomógł mu jakby rozwiązać ten problem. Wyszła też ze swoich takich stref komfortu i z tych silosów. Ja nigdy się nie spodziewałem, że będę brał udział w tworzeniu polityki wynagrodzeń w tej firmie. Więc
życie pokazuje, że większość z nas w ogóle bierze udział w różnego rodzaju doskonaleniach procesów, w ogóle niezwiązanym tak naprawdę z ich działem. I to jest jakby też takie fajne i budujące. Nie? Ja myślę, że to, że dzisiaj nie ma nikogo z działu montażu, przez ten rok zrobiliśmy im tak dużo i tak dobrze, że oni nie potrzebują już dalej tych spotkań, osiągnęli swoje i zajęli się montażem okien. Było powiedziane, mamy tylko niektóre działy. Niektórych po prostu nie ma. No, niektóre osoby jakby same z siebie chciały wypaść z tego projektu i wypadły. Jak widać. No i jeżeli mówimy, na pewno się poprawiła jakaś komunikacja i ta współpraca, ale wydaje mi się, że taka wewnętrzna mentalność, tak jak przy tym ćwiczeniu, że każdy jednak jeszcze trochę jest, że muszę coś ugrać dla siebie, a nie, że musimy ugrać coś dla wszystkich. Słuchajcie, na pewno to, że pokazaliście coś nam z innej strony, tak? Powiedzmy, my w tych silosach byliśmy każdy u siebie zapatrzony na swój stół, na swoje kartki papieru, na swój monitor. A tutaj to jest za mało, tak? To jest za mało, żeby rozwijać się w takiej organizacji, żeby rozwijać tą organizację, to jest za mało. Czyli już nie tylko na swój monitor, ale zerkam na monitor obok. Powiedzmy, czy to jest od zakupów aż do sprzedaży, czy to jest powiedzmy od BHP po dział kadr. Także widzimy, że musimy ze sobą wszyscy współpracować, żeby osiągnąć cel, tak? Cel nasz, cel firmy przede wszystkim. No i że ta współpraca jest bardzo potrzebna, no bo bez tego nic nie osiągniemy. No bo tak jak powiedziałem, że to, co nam się udało, to jest super, ale powiedzmy, że potrzebowaliśmy jeszcze coś więcej, tak? Do tego. I tutaj możemy sobie zapisać i to rozwijać, tak? To, co się zmieniło po odejściu od tego systemu akordowego na zmienienie wartości, które są brane pod uwagę w momencie naliczania wynagrodzeń, czyli bezpieczeństwo, jakość i OTIF, działa to, tak? Przez cały ten okres wdrożone zostało to na czempionach, na sektorze C i na sektorze A, więc cały montaż w tym momencie jest w tym systemie, tak? I widzimy efekty, to co Marek powiedział. Wypadków jest mniej. Jeśli chodzi o produktywność, to z tych informacji, które posiadamy, nie spadła, tak? Mówię, że to jest najlepszy dowód, że ludzie odklejeni od rzeczywistości zostali do niej przyklejeni.